Siemano, witajcie w kolejnej części naszego challenge'u. Dzisiaj będziemy sobie sieli nasz jęczmień Galileo w ilości, tak jak wcześniej wspominałem, 180 nasion na metr kwadratowy, co daje nam około 86 kg na hektar. Wchodzimy Robertowi, żeby łatwiej było sypać. Niżej, wyżej, Robert. Dobra, okej. Także głównym sprawcą będzie Robert. Zobaczcie, przywitaj się z widzami. Siewnik Patryka dobrze znacie. To jest Masio Gaspardo, jakiś model? Jak on się nazywa? Aliante 300, czy coś w tym stylu, tak. Zaraz później wam wejdę, pokażę, jak wygląda ziarno, bo teraz tu zostawiłem się turem, ale po co tu dźwigać, trzeba sobie ułatwiać. Tak wygląda, z przodu wał. Kejsa też znacie, taki sam jak mój. Rozerwał ci się o te rubice. Zrobimy próbę kręconą. Że tak powiem, pi razy oko. Patryk ustawił, no ale to trzeba teraz zbadać. Będę musiał iść po wagę do żony. Dobra, najpierw to zaniosę, o. I oto flaga naszego challenge'u. Pójdziemy na glinę. Chcę wam pokazać, jak fajnie to Masio. Tutaj orałem też jęczmień po kukurydzy na kiszonkę. Susza, sami widzicie, co się dzieje. Też z jednej strony będę się właśnie chciał sprawdzić, jak ten jęczmień sobie tutaj poradzi. I zobaczcie, jak wygląda pole. Tu jest glina. Lepsza ziemia dużo, do połowy pola, od połowy pola ziemia piaszczysta, klasy wchodzącą nawet do piątej. I zobaczymy, a na drugim jest dużo lepsza ziemia, trzecia A, czwarta A, może kawałek czwartej B, ale generalnie dużo lepsza, w lepszej kulturze, te same nawożenie. I zobaczymy, jaki będzie plon tu, a jaki będzie plon tam. No oczywiście zobaczymy, jaki będzie plon u Kazia na jedynce. No i obrączka, też na chyba gorszych trochę ziemiach. Siejemy 84-85 kg, dwie próby zrobiliśmy na kilogramów na hektar. O, już na glinę wjechałem, bo słychać wały, a dzwonią. Siadłem na te maszy, ale no ja tam żeby wyglądał jak murzyn, nie? Może na drugim polu dzień będzie się korzyło. Słyszycie, jak wały dzwonią? Zobaczcie. Jesteśmy na drugim polu. Zobaczcie, już tak się nie kurzy. Tu było przed plonem była pszenica. Udało mi się zaorać przed deszczem. Deszcz poszedł na orkę. Wsiadamy do Roberta, przejedziemy się z Robertem. U mnie też tak zamek ciężko chodzi, wiesz? Tak? Jo. To samo, to samo, nie wiem. Typowa chyba jakaś rzecz. Jedziemy. Ale widzę, ogarnąłeś. Tak. To co ci mówiłem. Dokładnie. Idealnie teraz idzie ci. No teraz super, bo wiecie. I się nie kurzy tak? Nie, tutaj fajna działka, bo nie ziemia też widzę. No całkiem inna, też właśnie mówiłem, widzę, że tu jest wręcz. Jest inna działka, inaczej to w ogóle wiesz. Może tu kamerę damy bardziej w dół. Tak, bo tutaj w dół, a właśnie ta kamera jest dziwna, inaczej zachowuje się w traktorze, inaczej zachowuje mi się na głowie, jak z przodu gdzieś mówię, nie? Praktycznie to tak się czuję, najlepiej jak z ręki kręcę, bo widzę co jest, ten na płynie widzowie zarzucają, że a no kurczę, za bardzo za góry, za bardzo na dół. Ale ci mnie, tutaj właśnie orałem przed deszczem i orka dostała, wiesz. Deszczu i poszedł agregat, no i to pole też tam trochę zachodzi, dlatego tak ci wyszło o trochę zwinkle jakby, nie? Tak, dobra, te końcówce tam, nie? Tam, dobrze jest, ale zobacz, jak to pole ładnie wygląda. Po tych wałach, po tym wszystkim, nie? Tak, to jest kapitalnie. Dogniecenie, właśnie inne wschody, inne wszystko, nie? Tak, ja bym powiedział, widać tą wilgość, wiesz, jak jeszcze by teraz popadało, to już byłoby naprawdę świetne, nie?
No nadają właśnie, zobaczymy, no. Trzeba dobrze księdza sypnąć. Z księdzem to wiesz jak był ten kawał z księdzem. A nie znam. Nie padało długi czas. No i na wsi rozniesą tę skałą i zbierzemy pieniądze i damy księdzu, żeby zaśpiewał Boże Abrahamów na deszcz, nie? No i zebrali kasę, dali księdze, rozumiesz? Ksiądz zaśpiewał. I jak nie przywali deszcz, rozumiesz, ale to taki kurna ulewa totalna, nie? Wszystko tam do tego wało. A to sołtyska mówi, kurwa, mi strach pomyśleć. Co by było, jak ja bym dała całe pieniądze, co zebrałam. Nalewało. Także tutaj wiem. W ogóle tutaj, słuchajcie, w planach była kukurydza. Tu zasiałem, znaczy rzuciłem sobornik, go przygotowałem, także przewagą na pewno tego pola też będzie to, że tutaj właśnie, słuchajcie, jest obornik jeszcze dany dodatkowo, nie? Znaczy, że klasowo ziemia lepsza to jeszcze obornik. To hektary... 3,69, ale wiadomo, to jest te zakłady, gdzie wyjdą, no to tak, wiadomo. Tak, doliczy też hektary, wszystko, tak? Tak, tak, no tam tak wyszło dwa z kawałeczkiem, no nie? Taki mały, no to tak powiem. No, a jest normalnie tam do dopłat podaje hektar 99. No, to tak podaje, bo tam wyszło 2,00, no to wiadomo, no. Na tych poprzeczniakach, co wyszło pod lewo, tak. A teraz wiecie, pokazuje? 3,60? Teraz mamy... Tak, 3,60, czyli jeszcze zostało hektar 40. Dlatego mówię, trzeba zwrócić uwagę, że najpierw zrobić te poprzeczniaki, a tam co starczy, tak, nie? Żeby do równego. Tak, czyli do wiesz, robimy do drzewa poprzeczniaki i dopiero robimy dalej, nie? Ale też będą wał trzeba, wszystko, żeby drogi nie roztegować. No. A ja on ci pokazuje, kiedy ścieżkę robi, tak? Tak, teraz robimy ścieżkę. Teraz robi? Tak. I teraz mam 4 przejazdy. Trzy przejazdy całe, w czwartym ile robi ścieżkę. Wiadomo, trzeba to było pierwszy przejazd, trzeba na to wpasować, żeby te obrzeże pola dobrze potem, nie? Myślę tam, że 1,5 metra zostanie, powiedzmy. Ale generalnie fajnie, że ten wał jest z przodu, bo się zamieści tą ziemię, tak ja na glinie, takie te duże grudy, one zawsze no, na pół to pękły, no i potem ta brona też miała lżej, tak? Dokładnie. Trzeba robić. Ale powiedz, ty właśnie nie wiesz, mi się wydaje, że te brony to oni mają na 1000. No ile wałka obrotu ma rozumiem? Na 1000? My mamy tu zrobione tak, że przy pracy na takich ziemiach, no to mamy około tam 850 obrotów. Tak, bo to no, w zależności gdzie się robi, ale tak, żeby pyłu też z tej ziemi nie zrobić, nie? Nie, tylko wiem, że brony wilikowe właśnie sprawdzały na 1000. Tak. No to tutaj mały tutaj mamy nastawione i tak jest już na razie optymalnie brony. Ja tyle gnieję cały czas. Kamienie to się tego nie czuje. Co, ma lusterko pęknie do tutaj? Nie, ona jest takie... Tak. O, czyli pęknie. Nawet nie zobaczył. Chyba z bańki zawadził. Patryk. A Berta pan go przesunęło i... Przejazdu. Teraz zajrzymy do siewniczka i będziemy kończyć tego vloga, robiłem za długi. Tak, i trzeba też pamiętać, że było przy nawrotach, że w razie coś się dzieje przy siewniku, się go podnosi, opuszcza, żeby zatrzymać liczenie ścieżek. I też trzeba tam czasami to gdzieś tam tak mieć na uwadze, co jak tu się liczą przejazdy. Bo ci zrobić ścieżki, to mnie nie trzeba. Tak. Trzeba przekasować. Każdy się obejść może, a maszyna tym bardziej. Dokładnie, to jest tylko automat, nie? Tak. Ale... Idziemy, zobaczysz. Dobra, słuchajcie. Nie do rejestracji mnie rozwala. Słuchajcie. Kończymy, bo żeby ten vlog nie był za długi. Na tego challenge'u. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Łapkujcie, bo liczę na wasze łapki, żeby nie przegrał tego challenge'u. Trzymajcie się, mordy. Cześć. Trzymajcie się, dobrych skoków.